Sadzisz brzoskwinię i myślisz sobie w tym momencie, żeby ona miała takie piękne owoce jak te, które można kupić w sklepie. Ale czy to w ogóle jest możliwe? Dzień dobry, ogród! Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy sobie o największym wrzodzie każdego ogrodnika, który uprawia brzoskwinie. Kędzierzawość liści brzoskwini. A co to dokładnie jest? To tak jakby brzoskwinia stwierdziła sobie, nie mam ochoty być zdrowa i zaczęła pokrywać swoje liście czerwonymi, zdeformowanymi fałdami. Wygląda strasznie. Owszem, tak właśnie jest, ale spokojnie, nie panikujcie. Zaraz pokażemy sobie, jak wygrać z tą chorobą. Na szczęście nie musimy do tego używać żadnych skomplikowanych narzędzi. Mamy lepsze metody, takie jak opryski miedzią i preparatami takimi jak sylit. Ale po kolei. Kędzierzawość liści brzoskwini jest jak grypa dla właśnie tych drzew, tylko że zamiast kataru mamy liście pokryte czerwoną, grubą tkanką, które później zaczynają schnąć i opadać. Wywołuje ją grzyb Taphrina deformans. Na szczęście brzoskwinie są twarde, a my ogrodnicy jesteśmy jeszcze twardsi. To trochę jak ta scena z horroru, gdzie liście zaczynają wyglądać jak z innej planety, ale bez obaw nie będzie inwazji kosmitów, tylko grzyb, który zaatakował wasze drzewko. Najlepszy sposób na kędzierzawość? Najlepiej zapobiegać, zanim w ogóle ona się pojawi, a to oznacza jedno, oprysk teraz, jesienią. Październik to jest idealny czas, bo grzyb zaczyna się budzić ze swojego snu zimowego. Więc kiedy my mamy zimę, to on dopiero zaczyna sobie szaleć, a my chcemy go zatrzymać, zanim rozłoży śpiwór na naszych drzewkach. Naszymi sojusznikami są takie preparaty jak sylit i miedzian. Oni są jak superbohaterowie w świecie ogrodniczym. Dlaczego? Bo grzyb nie ma z nimi szans. Kiedy opryskujemy? Najlepiej w drugiej połowie października, zanim drzewa kompletnie stracą liście. Więc zabierzcie swoje preparaty i poczujcie się jak ogrodniczy Superman albo Avengersi, tylko bez peleryny. Chociaż jeśli chcecie założyć pelerynę, to kto wam zabroni? Zasada numer 1. Zawsze czytajcie instrukcje na etykiecie. To nie jest napój energetyczny, to jest silny środek ochrony roślin. Pamiętajcie, żeby opryskać dokładnie całe drzewo, od pnia aż po koniuszki gałęzi. Niech ten preparat wręcz ścieka z tego drzewa. Grzyb jest sprytny i chowa się wszędzie, więc nie możemy dać mu szans. A teraz, gdy nasze drzewko jest pokryte magiczną warstwą ochronną, możemy spać spokojnie i wy, i wasze brzoskwinie. Bo pamiętajcie, brzoskwinie też chcą mieć zimę bez stresu. I oto mamy to, nasze brzoskwinie są gotowe na zimę, a grzyb będzie musiał poszukać nowego zajęcia. Pamiętajcie, że oprysk to tylko jeden z elementów ogrodniczej układanki. Warto dbać o drzewka przez cały rok, a one na pewno się wam odwdzięczą pięknymi, zdrowymi owocami. A jeśli przypadkiem widzieliście jakiegoś sąsiada, który opryskiwał swoje drzewka w środku lata, to nie martwcie się, jeszcze nie jest za późno, żeby nauczyć go, kiedy to zrobić poprawnie. Z humorem oczywiście. Subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie zajmiemy się, no cóż, pewnie czymś, co znowu będzie nas próbowało przerosnąć, ale jak zwykle damy radę. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!